co, już przesiadłeś się z tramwaju do Wukatki? Tak, tak. Mentalnie już w 100% jeżdżę Wukatką. Tak jest, ale powiedz, czym cię zaskoczył Brodzisk Mazowiecki? Pierwsza rzecz, jaką zauważyłem, to świetna organizacja, przede wszystkim jeśli chodzi o klub. Także współpraca między władzami miejskimi a naszym klubem. No widać, że tutaj wszystko gra tak, jak należy. Z tego co wiem, będziemy też korzystali z różnych obiektów na terenie miasta, z hali, która powstaje, także z różnych obiektów takich właśnie kulturalno-sportowych w celach odnowy biologicznej, czy też treningu na siłowni. Także to jest taka pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy na duży plus dla Grodziska. A miałeś już okazję przespacerować się po samym mieście? Pierwszy raz, jak zawitałem do Grodziska, to przez chwilę spacerowałem nad stawami Walczyńskiego, tak się nazywają? Walczewskiego. Bardzo ładne miejsce. No widać, że jest zadbane, wypieszczone, także świetne miejsce, świetna lokalizacja do odpoczynku. Jak wspominasz moment, kiedy dostałeś ofertę od Sparty? No bardzo się ucieszyłem, nie będę ukrywał, bo gdzieś tam w trakcie sezonu wiadomo, że myślałem już pod koniec o tym, żeby gdzieś coś zmienić. No i Grodzisk, Sparta Grodzisk był tym klubem, który jakby najbardziej przypadł mi do gustu. Z tego względu, że no odległość do Warszawy jest całkiem niedaleka i mogę godzić to z pracą zawodową w Warszawie. No i cel jest jasny, awans do pierwszej ligi, a co za tym idzie, twój sportowy rozwój. Tak jest, no to jest jakby przede wszystkim, już mówiłem w tym filmie powitalnym, że jakby to jest dla mnie priorytet, tak, że po to przychodzę do Sparty, po to przychodzę do Grodziska, żeby wywalczyć ten awans do Tauron pierwszej ligi. Tak jest, a jak przyjęli cię koledzy z zespołu? Bardzo dobrze, no muszę powiedzieć, że atmosfera jest naprawdę wspaniała. Był jakiś chrzest? Można tak powiedzieć, na pierwszym takim spotkaniu integracyjnym jakieś tam różne pytania, troszeczkę chłopaki się ze mnie podśmiewali, że zabrałem im ten awans rok temu. Myślę, że nie jest to do końca prawda, bo awansu nie przegrywa się jednym setem, tylko w innych okolicznościach i oni doskonale o tym wiedzą, no ale takie lekkie uszczypliwości z ich strony były. No właśnie, więc tak się zapytam na przekór, no nie mogłeś troszeczkę zwalniać tej ręki w tym piekielnym trzecim bodajże secie, z tego co pamiętam, decydującego, jak się okazało, pojedynku? Powiem tak, gdybym wtedy dostał propozycję z Grodziska, na pewno zastanowiłbym się dwa razy, a tak zupełnie na poważnie mówiąc, to całą drużyną podeszliśmy do tego na bardzo dużej ambicji. Nie chcieliśmy, żeby gdzieś ktoś w Polsce mówił o tym, że MOS daje awans na prawo i lewo. Dlatego uznaliśmy, że powinien wygrać sport. To nie była też ostatnia kolejka, więc zarówno chłopaki ze Sparty, jak i z Arki mieli jeszcze przed sobą kilka meczów, bodajże dwa. Także chcieliśmy, żeby po prostu wygrał sport. No i też zresztą wygrywać 3-1 to, znaczy inaczej, z naszej perspektywy przegrać 3-1 to też nic fajnego, także. No z drugiej strony tak, i tak 3 punkty zostały w Grodzisku. Dokładnie. Tak, jakby nie patrzeć. Dokładnie. Ale powiedz mi, mój drogi, już jesteś po pierwszych treningach ze Spartiatami i możesz chyba już w pewnym sensie porównać MOS Wola Tramwaje Warszawskie i Spartę Grodzisk Mazowiecki. Czym przede wszystkim różnią się te kluby? Pierwsza rzecz to, że w Sparcie grają zawodnicy zdecydowanie bardziej doświadczeni. Ja przychodząc tutaj czuję, że jest taka atmosfera wyczekiwania na ligę, wyczekiwania na to, co będzie się działo, bo wiadomo, są jasne cele postawione przed nami, chcemy awansować i jakby to też jest różnica, bo w MOS-ie nie ma takiego parcia. W MOS-ie grają chłopaki, czy graliśmy zawsze o to, żeby ten zespół w lidze utrzymać. Tak naprawdę wyniki, jakie osiągaliśmy, były czasami ponad miarę, bo klub organizacyjnie stawia sobie na pierwszym miejscu młodzież. Tak wygląda to w MOS-ie. Natomiast ta druga liga jest dodatkiem, druga liga jest po to, żeby młodzież mogła się ogrywać, jeżeli nie pójdzie gdzieś w Polskę. No i tak to właśnie wygląda, że przez kilka lat w MOS-ie młodzież się ogrywa, potem trafia się fajny zespół, udaje się coś wygrać, tak jak kilka lat temu wygraliśmy całą naszą grupę w drugiej lidze. Natomiast nie było żadnego parcia na awans, no i tego awansu nie robiliśmy. Tutaj myślę, że jest zupełnie inaczej.
zawodnicy, którzy są w wsparciu, są zdecydowanie bardziej doświadczeni, grali w pierwszej lidze, grali w plus lidze. No i to jest też duży atut pod względem tego, że mamy zdecydowanie większe szanse na grę o pierwszą ligę. To tyle o kwestiach stricte siatkarskich, zespołowych. Parę słów na twój temat. Jak zaczęła się twoja przygoda z siatkówką? Kiedy w zasadzie, tak nie wiem, czy grając w siatkówkę na WF-ie, czy z kolegami, a może oglądając w telewizji, pomyślałeś sobie, a fajnie byłoby to zrobić zawodowo? Moja historia zaczęła się w ten sposób, że mój tata, który jest do tej pory trenerem piłki siatkowej, od małego dziecka zabierał mnie na halę. Na początku sam jeszcze trenował, to już zamierzchłe czasy. Później był trenerem w drużynach młodzieżowych w Ostrowcu Świętokrzyskim. No i ja od takiego małego dzieciaka gdzieś tam chodziłem na halę, klepałem sobie tą piłkę o ścianę. Aż w pewnym momencie przerodziło się to po prostu w regularne treningi w grupie. Na początku to była podstawówka, chyba szósta klasa, zacząłem trenować. Do gimnazjum już poszedłem do klasy sportowej. 3 lata w gimnazjum, 3 lata w liceum, również w klasie sportowej, w SMS-ie Ostrowiec Świętokrzyski. No i co? I później postanowiłem kontynuować tą wspaniałą przygodę. Nie będę mówił, że karierę, bo do tego to jeszcze daleko. Natomiast wspaniała przygoda z siatkówką dla mnie trwa już ponad 12 lat. I mam nadzieję, że szybko się nie skończy. A miałeś lub masz swojego siatkarskiego idola, do którego dążysz? To znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o moją pozycję, to na pewno moim idolem od zawsze był Ziba. Po pierwsze ze względu na warunki fizyczne. Nie jestem jakimś gigantem, raczej wykorzystuję szybkość, dynamikę i siłę. No i gdzieś ten styl tego brazylijskiego przyjmującego zawsze mi się podobał. Więc gdzieś w ten sposób na to patrzę. Natomiast jeśli chodzi o tak ogólnie o siatkarskich idoli, no to na pewno mentalnie podoba mi się postawa Michała Kubiaka, czy z obecnych polskich reprezentantów Bartka Kurka. Tak jak Cię obserwowałem jeszcze za czasów Twojej gry w MOS-ie, to muszę przyznać, że taki siatkarski cwaniak z Ciebie. Ty potrafisz naprawdę zasadzić mocnego gwoździa, ale i zagrać fantastycznie technicznie. Skąd u Ciebie taka różnorodność? To przychodzi z czasem, bo przychodząc do MOS-u i zaczynając swoją karierę seniorską, absolutnie nie byłem zawodnikiem technicznym, raczej stawiałem mocno na siłę. Natomiast im dłużej w tej lidze jestem, tym coraz więcej rozwiązań przychodzi mi do głowy. Wiadomo, że to się też wiąże z dużą pewnością siebie. No ja tę ligę znam jak własną kieszeń. Mogę tak śmiało powiedzieć, bo 6 sezonów w niej przegrałem i praktycznie żaden zespół nie ma przede mną tajemnic. Można powiedzieć, teraz przegrywasz, teraz wygrasz. Tak jest. 6 sezonów przegrywałem. No nie, raz wygraliśmy ligę, także już wiem, znam też ten smak wygranej. Natomiast mówię, no to jest, przychodzi z pewnością siebie i gdzieś tam te techniczne sztuczki, które czasami lubię stosować, też wynikają z tego, że po prostu mam dużą pewność siebie i wiem, że się w żaden sposób nie ośmieszę, a jeśli się ośmieszę, to nie będzie mi z tego powodu przykro, bo jestem już za to za stary. Jakie jest Twoje sportowe marzenie? No wiadomo, mógłbym mówić, że występ na Igrzyskach Olimpijskich, medal Mistrzostw Olimpijskich, dobra, ale panego, tak jest, pewno. Nie będę tutaj mówił rzeczy, które są zupełnie nierealne. No, a dlaczego? Marzenia są po to, żeby do nich dążyć. Tak, tylko że jeżeli chodzi o sport, to ja wyznaczam sobie raczej cele, nie staram się o tym myśleć w kategoriach marzeń, bo dla mnie marzenie to jest zdecydowanie coś więcej niż nie wiem, wygrana meczu, czy wygrana jakiegoś turnieju. Dla mnie marzenia są takie bardziej związane z całym życiem, natomiast cel to jest coś, co sobie wyznaczam przed każdym sezonem i w tym momencie mogę powiedzieć, że takim moim sportowym celem, marzeniem będzie awans do pierwszej ligi. Co to dla Ciebie znaczy być spartiatem? To znaczy nie poddawać się w trudnych momentach, to znaczy walczyć o każdy punkt. No, myślę, że to. Więc powiedz już tak na sam koniec tutaj do tej kamery, jaki to będzie sezon w wykonaniu Sparty? Co się tam będzie działo? Opowiadaj. Będzie na pewno dużo emocji. To jest w tej lidze gwarantowane, bo druga liga jest tak nieprzewidywalna, że może przyjechać ostatni zespół z tabeli i narobić wiele problemów nawet tym najlepszym zespołom. Liga jest w tym momencie bardzo mocna. Grupy w drugiej lidze są podzielone na
cztery grupy i te cztery grupy są bardzo silne. Żeby awansować do pierwszej ligi, trzeba naprawdę sporo się nagrać. Także gwarantuję mnóstwo emocji i mam nadzieję, że aż do samego maja będziemy walczyli o pierwszą ligę, no i oczywiście zakończymy wszystko happy endem. Chciałbym pozdrowić w pierwszej kolejności oczywiście wszystkich nowych kolegów ze Sparty, cały sztab i wszystkich, którzy działają na dobro tego, dla dobra tego klubu, ale także sentymentalnie pozdrawiam wszystkich zawodników Mozwola i trenerów, którzy zawsze byli dla mnie wsparciem przez ten czas, kiedy grałem w Warszawie.